Dzień dobry. Dziś będzie o pistolecie Hołda i jego kuzynie Lancasterze. Od razu muszę zaznaczyć, że nazwa dotyczy typu broni krótkiej, a nie konkretnych modeli pistoletów. Mianowicie mówimy o konstrukcji wielolufowej, z początku przeznaczonej głównie do obrony przed dużymi i agresywnymi zwierzętami, takimi jak tygrysy, lwy czy nawet afrykańskie bizony. Ciekawostką wydaje się fakt, że w odróżnieniu od swoich kuzynów, czyli kaczej stopy oraz karabinu Noka, nasz bohater zdobył dosyć sporą popularność. Był spotykany od początku XIX wieku aż do XX. Prawdopodobnie najwięcej egzemplarzy używano w koloniach brytyjskich w Indiach. Nazwa Hołda pochodzi od platformy, jaka była umieszczona na słoniach. Myśliwi używali jej jako stanowiska strzeleckiego. Taka metoda została spopularyzowana pod koniec XVIII wieku. W tamtym czasie ludzie polowali przy użyciu odprzodowo ładowanych karabinów, ale dobrze było mieć jakąś broń boczną na wypadek, gdyby duży kotek podszedł jednak zbyt blisko, a z karabinu już się palnęło. Oczywiście znano jednostrzałowe czarnoprochowe pistolety, jednakże ich moc obalająca nie była wystarczająca w przedstawionym temacie. Zaczęto więc kombinować. Po pierwsze założono, że kaliber będzie taki sam jak w karabinie, czyli przykładowo nawet ponad pół cala. Oczywiście chodziło o energię, ale również wygodę stosowania tej samej amunicji. Kolejną kwestią była konieczność oddania co najmniej dwóch strzałów bardzo szybko po sobie. Stąd też dwie lub więcej luf. Pierwsze pistolety z tematu miały zamek skałkowy, potem kapiszonowy. Lufy były gładkie. Wersja z początku XIX wieku miała dwie lufy i dwa kurki, można było strzelić z pewnym odstępem w czasie albo niemal natychmiast wypalić z obu luf. Gdy na rynku pojawiły się rewolwery, nie zakończyło to kariery pistoletów Hołda. Okazało się, że sprawdzają się świetnie w swoim wąskim obszarze. Te dwa czy więcej strzałów można było oddać szybciej niż z konstrukcji zawierającej bęben. Pamiętajmy, że pierwsze rewolwery miały układ bez samonapinania. Co jednak ciekawe, nawet gdy konstrukcję ulepszono o to wspomniane rozwiązanie, nie wpłynęło to na nagły koniec pistoletów Hołda. Między innymi dlatego, że pierwsze układy spustowe rewolwerów, w których za pomocą języka spustowego napinano kurek, wymagały bardzo dużej siły nacisku, co negatywnie wpływało na celność. No i często taka nowość się zacinała. W miarę ewolucji broni palnej, gdy wprowadzono naboje scalone, elaborowane wtedy jeszcze czarnym prochem, wdrożono to rozwiązanie również do pistoletów Hołda. Wpłynęło to też na ulepszenie układu spustowego. Te nowsze Hołda działały już w trybie samonapinania. W drugiej połowie XIX wieku używane były naboje 577 Snyder, 577 oraz 450 Martin Henry, 455 Webley, 476 Enfield. Co bardziej dociekliwi widzowie mogą teraz być nieco zdziwieni. Mówiłem z początku, że opisywany pistolet to armata na tygrysy, a przecież te dwa ostatnie naboje miały powiedzmy 300 czy 400 dżuli w zależności od odmiany. O co chodzi? Po prostu równolegle z głównym przeznaczeniem część ludzi polubiła tę konstrukcję i zaczęła stosować do samoobrony. Ogromny efekt obalający nie był konieczny. Liczył się umiarkowany odrzut i mniejsze wymiary czy masa broni. Podobno brytyjscy oficerowie używali ich do obrony osobistej oraz nawet na polu walki. Mowa o pistoletach Lancaster produkowanych w wielu kalibrach. Oprócz wersji na naboje do broni krótkiej, jak przykładowo już wspomniany w tym materiale 455 Webley, były odmiany na naboje do strzelb kalibru 410. Nawet mówiąc o tych konwencjonalnych wersjach, wystrzeliwane z niego pociski miały większy efekt obalający niż generowały współczesne rewolwery, takie jak Beaumont Adams, bo nie było przedmuchów między bębnem a lufą. Były też znacznie bardziej niezawodne. W porównaniu do Coltów Navy kalibru 36 cala chodziło o jeszcze jedną kwestię. Otóż w starciu z atakującymi plemionami, takimi jak Zulusi czy Ansarzy, okazało się, że mały pocisk przebijał ciało wroga, który mimo rany mógł iść dalej i atakować bronią białą. Potrzebny był w miarę ciężki i duży pocisk, który unieszkodliwiłby przeciwnika natychmiast.
Jednym ze znanych użytkowników pistoletu Lancaster był fotograf i filmowiec podpułkownik John Bennett Stanford, który strzelając z pistoletu Lancaster obronił się przed fanatycznym, uzbrojonym w oszczep sudańskim Ansarem. Poza mnogością kalibrów występowały dwa podstawowe typy omawianej broni, z dwoma albo z czterema lufami. Jeżeli chodzi o ładowanie, odbywało się to przez tak zwane łamanie lufy. Tutaj raczej należałoby powiedzieć luf. Było to bardzo proste i wygodne. Co więcej, sporo odmian miało automatyczny wyrzutnik łusek. Po złamaniu luf wyrzutnik podnosił się, wysuwając łuski do góry. Niektóre Lancastery miały bardzo nietypowy mechanizm spustowy. Za pomocą jednego języka spustowego można było wstępnie napiąć iglicę, a potem drugim zwolnić ją przy bardzo niewielkiej sile. Kolejna ciekawostka to brak konwencjonalnego gwintu lufy. W jego miejsce zastosowano specjalny patent, w którym przekrój poprzeczny jest jajowaty. W praktyce zapewnia to ruch obrotowy pocisku o specyficznym kształcie, a w lufie gromadzi się mniej osadów niż przy tradycyjnym gwintowaniu. Mogę tutaj jednak dodać, że niestety tego typu rozwiązanie nie wpływa dobrze na celność. Jednak koncepcja tej broni była taka, aby trafić w duży cel na kilku, maksymalnie kilkunastu metrów. Ponieważ pistoletów Hołda czy Lancaster była bardzo duża ilość odmian, mogły być one w różnych rozmiarach, od bardzo dużych, długich, ciężkich, bo przeznaczonych do pierwotnego zastosowania, czyli broni ostatniej szansy w konfrontacji z przykładowo tygrysem, po dosyć małe i lekkie, do obrony osobistej, można powiedzieć, że niemal do skrytego noszenia. Oprócz zastosowań podczas polowań, ochrony osobistej czy jako narzędzie wojenne, zdarzało się, że były one używane przez tzw. odkrywców, ludzi, którzy przemierzali niebezpieczne tereny Indii czy Afryki w rozmaitym celu. Spotkałem się z opiniami, że Lancastery były bardzo dobrze wykonane. Pod koniec XIX wieku nie dało się już jednak nie zauważyć, że rewolwery stawały się coraz bardziej niezawodne, dopracowane i dostępne. Bębenkowce takie jak Webley Mark VI wyparły pistolety Hołda z branży broni krótkiej do samoobrony czy jako broni bocznej dla żołnierzy. Gdy w początku XX wieku upowszechnił się próg bezdymny oraz zaczęto wprowadzać broń ręczną samopowtarzalną, pistolety Hołda zakończyły swoją karierę w pełnym zakresie. Oczywiście sporadycznie gdzieniegdzie ich używano. Podobno zdarzało się to nawet podczas I wojny światowej. Ale był to margines. Fakt, że omawiana konstrukcja była obecna na rynku ponad 100 lat i znalazła swoją niszę na rynku, nieco mnie zaskoczy. Doświadczenia z inną bronią tego typu, jak kacza stopa czy karabin noka, pokazały, że koncepcja wielolufowej broni ręcznej często się nie sprawdza. Jednak jak widać, nigdy nie wiadomo, czy na jakieś dziwadło nie ma gdzieś specyficznego zapotrzebowania. Obecnie przykładem ręcznej broni wielolufowej może być tak zwana kniejówka, czyli myśliwska broń dwulufowa, gdzie z jednej lufy strzały oddaje się do mniejszej zwierzyny, a z drugiej do większej. Wracając do tematu, pistolety Hołda dziś możemy zobaczyć w filmach takich jak The Ghost in the Darkness czy serialu Westworld. Gracze komputerowi napotkają je w Battlefield. Istnieją repliki pistoletów Hołda, jak na przykład model Hołda Hunter produkcji firmy Pedersoli. Kaliber pół cala, długość 45 cm i waga ponad 2 kg. Nie dla słabeuszy. W momencie przygotowywania tego materiału cena waha się między 3,5 a 4 tysiące złotych za sztukę. Sporo! To wszystko, co chciałem Wam dziś przekazać. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Jeżeli tak, to będę wdzięczny za subskrybowanie kanału. Być może macie jakiś komentarz dotyczący tego materiału. Zapraszam do wyrażenia opinii. Dziękuję i do zobaczenia.